Proszę Państwa, drugie nasze spotkanie w sprawie restrukturyzacji Getinu. Drugie z tego względu, że pojawiło się po pierwszym spotkaniu bardzo wiele pytań, a jeszcze więcej pytań pojawiło się po tym, jak Państwo uzyskali maile od nas. Nie wszystko jest najwyraźniej jasne. Zresztą też Państwa sytuacja jest zrozumiała. Potrafimy zrozumieć to, że no cóż, to są nowe, skomplikowane kwestie, często budzące emocje, bo zdaję sobie sprawę z tego, że sytuacja kredytobiorców bardzo znacząco się zmieniła. Dzisiaj podarujemy sobie długie wstępy. Ja zajmę się odpowiadaniem na konkretne pytania zebrane i w korespondencji mailowej, i w rozmowach telefonicznych z kancelarią. I może jeszcze na samym końcu przejdziemy do pytań z czatu. I ja przechodzę do rzeczy, proszę Państwa. Od razu otwieram sobie listę pytań, które tutaj najczęściej się pojawiały, albo takich pytań, które rzeczywiście może nie pojawiały się często, ale uważam, że trzeba wyjaśnić ważne sprawy. I zaraz przechodzimy sobie do rzeczy. Proszę Państwa, pierwsza podstawowa kwestia. Proszę Państwa o to, żeby wyjaśnić w kilku prostych słowach, co to w ogóle jest ta restrukturyzacja, co oznacza dla Frankowicza, który procesuje się z bankiem. Jest przede wszystkim dla kredytobiorcy procesującego się z bankiem ogłoszenie restrukturyzacji oznacza, iż na obecną chwilę, co prawda procesy mogą się toczyć, ale prawdopodobnie zostaną zawieszone. Ci kredytobiorcy, którzy uzyskali wyrok prawomocny, obecnie nie mogą go windykować przez komornika. Jeżeli zdołali wszcząć postępowania egzekucyjne, to takie postępowania będą umorzone. Jest prawdopodobne, że stan zawieszenia będzie trwał dłuższy czas. Nie wiadomo, ile będzie trwała restrukturyzacja. I wobec tego pytają Państwo, w jakiej sytuacji ekonomicznej przede wszystkim znaleźli się kredytobiorcy obecnie? Czy ich sytuacja jest beznadziejna, czy też może nie ma się o co martwić i jest realna szansa na uzyskanie pieniędzy? Od ostatniego naszego spotkania to jeszcze bardziej wnikliwie przeanalizowaliśmy sytuację Getinu, uzasadnienie decyzji, analizę raportów, ale przede wszystkim samego uzasadnienia decyzji. To jest dużo, bo z tej decyzji wynika, jaki majątek pozostał w Getinie. I mogę powiedzieć tyle, że dla wielu kredytobiorców istnieje teraz realna obawa o to, że jeżeli w dalszym ciągu kontynuować będą spłatę, to nie odzyskają przynajmniej części, a może nawet całości swoich wpłat, które by mieli dokonać w przyszłości. Nie mówiąc już o nadpłatach ponad kapitał, które już zostały przez nich dokonane. Do tego sobie za chwileczkę przejdziemy. Najczęściej pojawiające się pytanie, drugie w kolejności. Co wobec tego należy zrobić? Przede wszystkim, zwłaszcza wtedy, jeżeli kapitał kredytu mamy spłacony, należy rozważyć zaprzestanie spłaty dalszych rat kapitałowo-odsetkowych. Należy poważnie rozważyć również skargę na decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o restrukturyzacji przymusowej Getinu. Można również rozważyć rozliczenie wzajemnych świadczeń już teraz poprzez potrącenia, przy czym tutaj nie ma aż takiego pośpiechu, bo wydaje się, że nie dojdzie w najbliższym czasie do upadłości banku. I można już teraz rozważać tak zwane wnioski o zabezpieczenie. Takie wnioski, które zmierzałyby do wstrzymania dalszej spłaty kredytu. I teraz, czy rzeczywiście możemy złożyć taki wniosek? Zdania tutaj prawników są na ten temat podzielone. Ja zetknąłem się z taką opinią, z której wynika, że obecnie w związku ze wszczętym postępowaniem restrukturyzacyjnym nowe wnioski o zabezpieczenie nie będą na pewno uwzględniane, będą oddalane może w ten sposób, bo rozpoznawane prawdopodobnie będą, o ile postępowanie sądowe nie zostanie zawieszone
a sąd nie da się przekonać, że to jest sytuacja niecierpiąca zwłoki i należy rozpoznać wniosek o zabezpieczenie. Skąd taka opinia prawników na temat wniosku o zabezpieczenie poprzez wstrzymanie spłaty kredytu? Ano, wynika z interpretacji artykułu 135 ustawy właśnie o BFG, z którego to artykułu zdaniem tych prawników ma wynikać, że wnioski o charakterze majątkowym, takie wnioski o zabezpieczenie dotyczące postępowania o ustalenie nieważności umowy kredytu mają bez wątpienia charakter majątkowy, nie mogą być rozpoznawane. Natomiast istnieje też inna interpretacja tego artykułu, z której to wynika, że nie ma znaczenia, czy wniosek ma charakter majątkowy, czy niemajątkowy. Istotne i rozstrzygające jest to, czy jest, czy nie jest skierowany do majątku podmiotu w restrukturyzacji. Jeżeli nie jest, a w moim przekonaniu, przekonaniu przynajmniej kilku prawników, rzeczywiście nie jest, to taki wniosek można skutecznie zgłaszać. I artykuł 135 nie stoi takiemu wnioskowi na przeszkodzie. Natomiast istotne jest to, że zdania są różne. Prawdopodobnie różne będą też w tym zakresie rozstrzygnięcia, więc to musimy wziąć pod uwagę. Musimy wziąć pod uwagę to, że wnioski te mogą nie zostać rozstrzygnięte. No co nam daje takie złożenie takiego wniosku? Jeżeli wniosek miałby być uwzględniony, to oczywiście sąd wstrzymałby dalszą spłatę kredytu i wtedy możemy bez konsekwencji zaprzestać kontynuowania spłaty kredytu bez ryzyka wypowiedzenia tegoż kredytu, bez ryzyka wpisu w BIK-u, całej tej windykacji, która mogłaby się zacząć. Więc jeżeli ktoś planuje wstrzymać spłatę kredytu, to właściwie, żeby nie zrobić tego na własne ryzyko, powinien zaryzykować przede wszystkim złożenie wniosku o zabezpieczenie. Czyli powinien zacząć od wniosku o zabezpieczenie, którego szanse powodzenia są niepewne oczywiście i dopiero potem, jeżeli już wniosek nie będzie uwzględniony, no może już na własne ryzyko zaprzestać spłaty kredytu. Nie ma innej drogi, więc wydaje mi się, że kredytobiorca, który rozważa wstrzymanie spłaty kredytu, powinien w pierwszej kolejności rozważyć jednak złożenie wniosku, nawet pomimo tej świadomości, że zdania na temat możliwości złożenia takiego wniosku są podzielone i możliwym jest, że sądy podzielą zapatrywanie tych spośród prawników, którzy mówią, że obecnie na etapie postępowania restrukturyzacyjnego wniosek o zabezpieczenie poprzez wstrzymanie spłaty kredytu jest niedopuszczalny. Co więc trzeba zrobić? Rozważyć wstrzymanie spłaty kredytu, rozważyć złożenie wniosku o wstrzymanie spłaty kredytu, złożyć skargę na decyzję BFG oraz rozważyć dokonanie potrącenia wzajemnych świadczeń po to, żeby zredukować swoje zobowiązanie wobec podmiotów restrukturyzacji. Dobrze. Proszę Państwa, kolejne pytanie. Ile czasu będzie trwała restrukturyzacja? To ustawa nam nie określa tego terminu, same zawieszenie postępowania, o ile taki wniosek zostanie złożony, też może trwać czas nieokreślony. I niestety również może być tak, że BFG złoży taki wniosek co do konkretnych postępowań wybranych przez siebie. Więc wcale nie musi być tak, że wszystkie postępowania będą zawieszone. To trzeba sobie też w sposób jasny powiedzieć. Kolejne pytanie, czy restrukturyzacja wstrzymuje rozpoznanie na przykład wniosku o wykreślenie hipoteki? Zdania są podzielone na ten temat. No i tutaj w najbliższym czasie będę miał już okazję to przećwiczyć, bo wnioski już w restrukturyzacji tego rodzaju o wykreślenie hipoteki składamy. Dobrze, proszę Państwa, przechodzę do kolejnych pytań. Co się stanie po restrukturyzacji? Proszę Państwa, obecnie prawdopodobnym jest, że w najlepszym przypadku Getin znajdzie się w likwidacji, najlepszym dla Getinu, w najgorszym w upadłości, chyba że nie wiem, znajdzie się podmiot, który na przykład dokapitalizuje Getin. Jakieś pogłoski na ten temat do mnie docierają, ale są niepotwierdzone, więc wolę opierać się o fakty. Fakty są takie, że na chwilę obecną wiemy tyle, że Getin
jest restrukturyzacji, wszystkie te wartościowe, dobre aktywa zostały wydzielone do nowego podmiotu, a sam Getin został z kredytami. Nie wiemy więc, ile będzie trwała restrukturyzacja, nie wiemy, czy skończy się upadłością, czy likwidacją. I problem polega na tym, że żeby doszło do upadłości Getinu, byłaby to upadłość likwidacyjna, proszę Państwa, to tutaj osoby, które są kredytobiorcami, frankowiczami, którzy z jednej strony mają wierzytelność, z drugiej strony dług wobec banku, mogą znaleźć się w pewnych sytuacjach, w trudnej sytuacji. Jeżeli będą kontynuować spłatę kredytu i na przykład spłacą kolejne raty już po ogłoszeniu upadłości, to ich wierzytelność z tego tytułu powstanie po ogłoszeniu upadłości, prawda? Natomiast ich dług dotyczący rozliczenia na przykład kapitału kredytu, w związku z tym, że rozpoczęli wcześniej już działania sądowe, bo z reguły o takich kredytobiorcach mówimy, powstałby sprzed ogłoszenia upadłości likwidacyjnej. A to by oznaczało, że wobec treści przepisów prawa upadłościowego potrącenie wzajemnych świadczeń tego rodzaju, czyli wierzytelności po ogłoszeniu upadłości z długami sprzed ogłoszenia upadłości, no nie jest dopuszczalne. Więc teoretycznie nie zmniejszyliby Państwo swojego długu wobec banku z tytułu zwrotu kapitału kredytu nowymi wpłatami po ogłoszeniu upadłości. Sama zresztą upadłość wiąże się z obowiązkiem zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Jest to odrębne postępowanie, dosyć skomplikowane, wymaga już nowego pełnomocnictwa, nowego zlecenia. Więc jeżeli ktoś rozważa rozliczenie kapitału kredytu ze swoimi wpłatami, to powinien rozważyć dokonanie takiego rozliczenia jeszcze wcześniej, żeby ten dług zniwelować. I powinien również rozważyć wstrzymanie spłaty, zwłaszcza wtedy, gdy spłacony ma już kapitał kredytu. Niektórzy kredytobiorcy pewnie na własną odpowiedzialność będą rozważać wstrzymanie spłaty kredytu, nawet jeżeli kapitału jeszcze nie spłacili. Chociażby z tego względu, iż na przykład nie wiadomo, jak aktywny będzie podmiot w restrukturyzacji, a później ewentualnie w upadłości, czy będzie w stanie w ogóle windykować to wszystko i czy zrobi to w odpowiednim czasie przed przedawnieniem. No i wreszcie zobaczymy jeszcze, co się stanie w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który to Trybunał będzie się wypowiadał na temat tego, jak liczyć przedawnienie roszczenia konsumenta. Jeżeli wyrok Trybunału będzie taki, jak spodziewają się prawnicy frankowiczów, powiedzmy, tak, czy spodziewamy się wyroku niekorzystnego dla banków, no to być może okaże się, że w wielu przypadkach kapitał kredytu, czyli roszczenie banku o zwrot kapitału kredytu przedawni się. Nie ma takiej pewności. Być może Trybunał wyda wyrok korzystny, to jednak zawsze jakieś przepisy kodeksu cywilnego pozwolą temu sądowi na nieuwzględnienie zarzutu przedawnienia, to o tym trzeba też pamiętać. Rozsądne byłoby jednak rozliczenie wzajemnych świadczeń i niedopłacanie na rzecz banku już niczego ponad kapitał kredytu. Kolejne pytanie, co mają zrobić wobec tego ci kredytobiorcy, którzy już mają nadpłatę, już z tym nic nie mogą zrobić? Nie mogą pójść do komornika, procesu sądowego już nie doprowadzą do końca. Natomiast, no tutaj może z taką gwiazdką, nie doprowadzą do końca pod warunkiem, że po restrukturyzacji nastąpi upadłość. Czysto teoretycznie może to się potoczyć inaczej, tak? Kiedy te procesy będą kontynuowane, to może się zdarzyć. Obecnie sytuacja banku, finansowa sytuacja banku jest niekorzystna, ale ona może ulec zmianie, jeżeli ktoś ten bank dokapitalizuje, albo też jeżeli sprawnie będzie postępowała ta restrukturyzacja. Proszę pamiętać, że cały czas spłacane są kredyty. Kredytobiorcy na ogół jednak te kredyty płacą, więc do kasy tego restrukturyzowanego banku, czyli do Getinu, wpływają pieniądze. Nie wszyscy poszli do sądu. Więc w ten sposób bym odpowiedział na tak postawione pytanie, że jeżeli ktoś ma nadpłatę, to w zasadzie poza drogą windykacji, czy też poprzez zgłoszenie swojej wierzytelności w masie upadłości, jeżeli dojdzie do upadłości, czy też poprzez doprowadzenie procesu do końca i windykację już przez komornika, jeżeli zakończy się bez likwidacji etap upadłości albo w ogóle do niego nie dojdzie i z jakichś względów Getin na przykład dokapitalizowany wróci do funkcjonowania. W zasadzie takim wierzycielom, za wyjątkiem tych
tych sytuacji, w których to będą zgłaszać wierzytelność albo windykować ten banku, ile będzie z czego windykować. Zostaje jeszcze takie rozwiązanie, które by polegało na tym, iż na przykład swoją wierzytelność sprzedadzą tym osobom, które mają niedopłatę do kapitału kredytu. Możliwe jest w zasadzie wypracowanie takiego modelu rozliczeń, w którym to stworzone zostanie coś na zasadzie giełdy wierzytelności, taki za odpowiednim, powiedzmy, rabatem można taką swoją nadpłatę sprzedawać komuś, kto ma niedopłatę, tak, więc na pewno lepiej, nawet tracąc część tej wierzytelności, sprzedać tą wierzytelność w takiej sytuacji, niż nie móc jej zwindykować w przyszłości. To jest zupełnie robocze rozwiązanie, analizujemy to pod kątem przepisów prawa upadłościowego, bo trzeba przyjąć, że dojdzie do takiej upadłości. Przepisy prawa upadłościowego ograniczają nieco cesję wierzytelności, ale do tylko takich szczególnych okoliczności, więc w zasadzie jeżeli przyjmiemy, że nie dojdzie do upadłości w najbliższych latach albo w najbliższym roku, to w zasadzie takie cesje w tej chwili są możliwe. Nawet później pewnymi warunkami byłyby możliwe, ale to jest zupełnie roboczy pomysł. Pytanie, w jaki sposób to zrealizować, czy to jest do zrealizowania tak realnie. Więc wierzyciel, który ma spłacony kapitał kredytu, może zgłosić swoją wierzytelność w upadłości albo w restrukturyzacji, może oczekiwać jej spłaty, bo przecież Getin może spłacać dobrowolnie swoje wierzytelności tej chwili, nawet jeżeli komornik nie może tam ingerować. Może również liczyć na to, że bank będzie wypłacalny. Ewentualnie może myśleć o cesji swojej wierzytelności, o sprzedaży tej wierzytelności. To dałoby się przeprowadzić. Proszę Państwa, kolejna kwestia. Co się stanie, jeżeli nie zaskarżę decyzji BFG? Termin mamy do piątku, do tego piątku, proszę Państwa, więc czasu jest bardzo mało. Plan kancelarii jest taki, aby zgromadzić wszystkich zainteresowanych i złożyć w ramach jednej takiej obszernej skargi, połączone z sobą skargi tak naprawdę, tak, skargi kredytobiorców. Zupełnie roboczo oceniając wyniki analizy tego, co zrobił BFG, mogę powiedzieć, że pewne wątpliwości co do zgodności z prawem działań BFG dostrzegamy. Wątpliwości budzi między innymi to, że w sposób taki dyskryminacyjny traktuje się kredytobiorców. Poza tym istnieje pewna wątpliwość co do zgodności działań BFG z treścią tego, co na ten temat, jakie wytyczne na ten temat przekazała Komisja Europejska. Na ten temat tutaj mogę powiedzieć tyle, że sprawa jest rozwojowa, wymaga bardzo głębokich analiz, na pewno skarga musi być złożona, argumentacja może być poszerzana w czasie. Decyzja pomocowa na pewno budzi wątpliwości. Od razu odpowiem na pytanie o to, jaki czas w sądzie administracyjnym będziemy. Trudno powiedzieć, ale to będzie dłuższy czas liczony, na pewno nie w miesiącach, tym bardziej, że możemy mówić o tym, że trafimy również po niekorzystnym rozstrzygnięciu do NSA, czyli ze skargą już kasacyjną na rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Proszę Państwa, najważniejsze jeszcze pytania omówię, bo to może przejdę do tego, co tutaj Państwo piszą na czacie. Dobrze, przechodzę dalej. Co się stanie, jeśli nie zaskarżę decyzji BFG? No, na ten temat też już prowadziliśmy jakieś tam rozważania w swoim zakresie. Ten, kto nie zaskarży, prawdopodobnie nie będzie miał roszczenia wobec Skarbu Państwa. To trzeba sobie powiedzieć wprost. Trzeba zaskarżyć tą decyzję i koniec, jeżeli myśli się o tym, żeby w przyszłości windykować Skarb Państwa. Oczywiście droga tego postępowania jest skomplikowana, bo to jest tylko jeden z etapów, jeżeli uda się przesądzić o tym, że decyzja jest wydana z naruszeniem prawa. Ta decyzja o restrukturyzacji, to przed nami dopiero kolejny proces się może zacząć, ale wtedy możemy myśleć o jakimś pozwie grupowym na przykład. Lepsze to niż nic, o jakieś pieniądze trzeba się upominać. W razie gdyby ziścił się ten najczarniejszy scenariusz, do którego się przygotowujemy tak naprawdę, ale liczymy na to, że w części przynajmniej zwindykujemy należności klientów. Teraz pytanie konkretnych klientów, powiedzmy banku. Mam obligacje Getinu, czy mogę odzyskać pieniądze?
obligacje zostały umorzone. Nie ma już roszczenia do, nie ma już, proszę Państwa, roszczenia do Getinu o zwrot tych pieniędzy. Skargę administracyjną takie osoby mogą składać, przy czym ta argumentacja może się nie powieść w przypadku obligatariuszy. Nie chciałbym o tym przesądzać, niemniej wydaje się tak zupełnie roboczo, że więcej argumentów w tym sporze przed sądem wojewódzkim będą mieli kredytobiorcy. Kolejne pytanie. Mam akcję, jeszcze może właśnie, kolejne pytanie w sumie łączy się z pierwszym. Pytanie jest o akcję. Powiedziałbym w ten sam sposób. Akcje i obligacje zostały umorzone. Niestety wszyscy ci, którzy mieli tam pieniądze zainwestowane, stracili wszystko. Dobrze. I teraz pytania już dotyczące kredytobiorców. Pierwszy przypadek. Mam kredyt we franku i sporą nadpłatę. W jakiej jestem sytuacji? Jeszcze raz sobie powiedzmy. Taka osoba powinna rozważyć natychmiast zaprzestanie dalszej spłaty, jeżeli ciągle jeszcze spłaca kredyt. Żeby zrobić to bezpiecznie, może rozważyć złożenie wniosku o zabezpieczenie, mając jednak na uwadze to wszystko, co powiedziałem wcześniej, czyli jest pewna wątpliwość co do tego, czy wniosek będzie uwzględniony. Mam kredyt spłacony. Jak wygląda moja sytuacja? No, podobnie co w przypadku kredytu z nadpłatą wciąż aktywnego i spłacanego, no tutaj jednak nie masz tego dylematu co do wstrzymania spłat. Taka osoba po prostu ma wierzytelność i może jej dochodzić czy w postępowaniu sądowym, które może będzie wznowione, które może ostatecznie nie będzie w ogóle zawieszone, a kiedyś możliwe będzie zwindykowanie wyroku korzystnego, czy też w drodze przez ogłoszenie wierzytelności w postępowaniu likwidacyjnym czy upadłościowym. Mam kredyt we franku, ale nie spłaciłem jeszcze kapitału kredytu. Jaka jest moja sytuacja? Taka osoba w zasadzie bezpiecznie mogłaby kontynuować spłatę kredytu. Można jednak rozważyć, czy z uwagi na to, co się w tej chwili dzieje, nie wstrzymać spłaty kredytu na swoją odpowiedzialność albo też poprzez złożenie wniosku o wstrzymanie spłaty kredytu. Niemniej, jeżeli przyjąć, że roszczenie banku o zwrot kapitału kredytu nie przedawniło się, a w tym zakresie spór będzie rozstrzygany dopiero, to już sobie powiedzieliśmy, przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, no to trudno nazywać taką osobę wierzycielem. Ona jest raczej poprzez porównanie sumy swoich wpłat i kwoty kapitału kredytu raczej dłużnikiem, gdybyśmy sobie to mieli potrącić. Proszę jednak pamiętać o tym, że już w postępowaniu upadłościowym możliwości rozliczenia przez potrącenie to są dosyć skomplikowane, utrudnione, mogą być utrudnione, w ten sposób bym powiedział. Już na pewno wtedy nie należy w dalszym ciągu kontynuować spłaty. Ale o upadłości w tej chwili nie mówimy, nie widzimy jej na horyzoncie, co jednak może być złudne, bo sytuacja Getinu aktualna nie jest nam znana. Wiemy tylko, co jest w decyzji. Dzisiaj sytuacja może być już diametralnie inna. Zresztą na dobrą sprawę z aktualnych ustaleń wynika, że tych pieniędzy w kasie Getinu praktycznie nie ma. To, co było wartościowe, zostało przeniesione do nowego podmiotu. Co się stanie, jak przestanę spłacać kredyt? No i tutaj odpowiedź na to pytanie uzależniłbym od tego, czy taka osoba uzyskała, czy nie uzyskała wstrzymanie spłaty kredytu. Bo jeżeli uzyskała takie wstrzymanie spłaty kredytu sądowe, to bezpiecznie może w dalszym ciągu nie spłacać albo może zacząć nie spłacać kredytu, jeżeli do tej pory nie skorzystała z zabezpieczenia. Jeżeli taka osoba nie uzyskała tego zabezpieczenia, to pod tymi wszystkimi zastrzeżeniami, o których mówiłem wcześniej, może złożyć wniosek o zabezpieczenie. Podkreślę jeszcze raz, są wątpliwości do tego, czy będzie on uwzględniony. A jeżeli taka osoba nie uzyskałaby zabezpieczenia albo nie złożyłaby wniosku i nie miała takiego zabezpieczenia, no to zaprzestanie spłaty kredytu wiąże się z windykacją i to, że teraz Getin jest w restrukturyzacji, a za chwilę może być w upadłości, w zasadzie niczego nie zmienia. Bank mógłby rozpocząć windykację, powinien wypowiedzieć kredyt, rozpocząć windykację miękką, a później na przykład mógłby skierować pozew do sądu. Ale w takim procesie sądowym również możemy się bronić w podobny sposób, jak atakujemy bank, powołując się na nieważność umowy kredytu. To sobie trzeba też w sposób jasny powiedzieć. Proszę Państwa, i to już też było pewnie wielokrotnie przeze mnie w rozmowach z klientami wyjaśniane,
Podkreślę, że konsumenci, którzy zawarli umowę zawierające wadliwe zapisy umowne w świetle aktualnego orzecznictwa, mają realne, zupełnie realne szanse na wygranie procesu sądowego. Podobne szanse mają zresztą nawet i przedsiębiorcy, przy czym tutaj jeszcze nie ma linii orzeczniczej, jest jedna no, mocna, korzystna dla kredytobiorców uchwała Sądu Najwyższego, taka aktualna powiedziałbym, która mówi o wadliwości takiej umowy również zawartej z przedsiębiorcą. Na pewno jest trudniej, ale taki kredytobiorca, przedsiębiorca również może walczyć o swoje prawa i domagać się nieważności. Niemniej się dla aktualnego, już ujednoliconego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które zresztą nigdy nie było w tym zakresie rozbieżne, a także się dla tego, co mówi Sąd Najwyższy, co mówią sądy powszechne w Polsce, konsumenci mający wadliwą umowę kredytu, czyli taką, w której to bank dowolnie kształtuje kurs kupna-sprzedaży franka szwajcarskiego i nie informuje rzetelnie o ryzyku, mają realne szanse na wygranie procesu sądowego, więc jeżeli taka osoba przestanie płacić, to powinna wygrać w procesie z bankiem. Podkreślę jeszcze tę kwestię decyzji o wstrzymaniu spłaty kredytu. Dla mnie to jest kluczowa decyzja na dzisiaj dla Państwa. Jeżeli ktoś kontynuuje spłatę, powinien rozważyć to, zwłaszcza jeżeli spłacił kapitał kredytu. W drugiej kolejności powinien rozważyć złożenie skargi, o której mówiliśmy sobie wcześniej. Następnie rozważyć złożenie wniosku o wstrzymanie spłaty kredytu, bo uważam, że mimo wszystko warto taki wniosek składać. No i to w zasadzie są podstawowe kroki, które powinna taka osoba rozważyć. No jeszcze można mówić o potrąceniu wzajemnych świadczeń. O tym już też wspominałem. Dobrze. Proszę Państwa, tutaj pytania o to, jak do tego wszystkiego doszło, że bank znalazł się w takiej trudnej sytuacji. W tej chwili już nie będę odpowiadał na tego rodzaju pytania. Ograniczę się do tego, żeby pod tym filmem umieścić link do takiego naszego opracowania dotyczącego sytuacji Getinu na przestrzeni lat. Zainteresowani będą mogli się z tym zapoznać. Zresztą wszystko wynika również z uzasadnienia decyzji BFG w sprawie Getinu. I kolejne pytanie. Jeżeli by się nie udało Państwu zwindykować należności od Getinu, to co możemy zrobić, żeby jeszcze odzyskać pieniądze? Do kogo możemy zwrócić się z roszczeniami? Wspomnieliśmy sobie na początku, że roszczenia wobec Skarbu Państwa otwiera wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który by uwzględniał Państwa skargę, albo NSA, gdyby uwzględniał Państwa skargę, a potem skargę kasacyjną. To jest pierwsza droga. Druga droga jest następująca. Jeżeli w konkretnej sprawie dostrzegą Państwo, że na przykład ponieśli Państwo szkodę dlatego, że proces sądowy niezmiernie się przewlekał i stwierdzono na przykład przy okazji jakąś przewlekłość postępowania, proces trwa latami, nie rozpoznał Państwa wniosku o zabezpieczenie, nie spieszono się z wydaniem wyroku, nie wynikało to z jakichś zwykłych czynności, tylko z ewidentnych zaniedbań, często stwierdzonych nawet przez sądy rozpoznające skargi na przewlekłość postępowania, no to otwiera się Państwu droga do pozwania Skarbu Państwa o odszkodowanie. Trzeba tutaj odszkodowanie się uzależnić od wysokości straty, jaką wykażemy w tym momencie, czy tam szkody, może ogólnie tak powiem, jaką wykażemy w związku z zaniedbaniami sądu. Więc to jest jeszcze jakaś droga. Więc pierwsza to skarga dotycząca BFG, druga to przewlekłość postępowania i szkoda spowodowana przez przewlekłość postępowania. No i to są takie dwa podstawowe roszczenia, które w tej chwili roboczo mógłbym określić. W zasięgu ręki, zwłaszcza jeżeli chodzi o skargę na BFG, czy na przewlekłość, na decyzję BFG, czy na przewlekłość postępowania. To jest do przeprowadzenia. Przy czym ta przewlekłość to oczywiście jest uzależnione od okoliczności konkretnej sprawy. Dobrze, proszę Państwa, i teraz tak. Ja sobie jeszcze przejdę do listy aktualnych pytań, żeby nie pominąć te najważniejsze spośród nich przynajmniej. Już sobie zaglądam na skrzynkę pocztową, żeby wszystko sobie wyjaśnić. O, pan Wojciech zapytał mnie dzisiaj,
czy wobec trwającego ponad 5 lat procesu w pierwszej instancji, tutaj pan Wojciech podkreśla, rozważamy skargę na przewlekłość postępowania sądowego. Wiele innych spraw zostało już zakończonych. Zasada jest taka, że nie przenosimy doświadczeń z innych spraw na rozstrzygnięcia w naszej sprawie. Tak? Przewlekłość postępowania czy długość trwania procesu w innej sprawie może być uzależniona od wielu czynników. Ale jeżeli stwierdzimy, że w konkretnej sprawie no sąd procedował stanowczo za dużo niż to było konieczne, no i w wyniku tego proces się przedłużył, a przyzwoicie prowadzony proces powinien trwać powiedzmy odpowiednio krócej, zwłaszcza jeżeli w konkretnej sprawie nie zgłaszamy mnóstwa niepotrzebnych wniosków dowodowych, a jeżeli chodzi o stanowisko kancelarii naszej, to my koncentrujemy się na tej ekonomice postępowania, tam nie zgłaszamy, za wyjątkiem sytuacji, kiedy to jest konieczność dowodów zeznań świadków, dowód z opinii biegłego zgłaszam właściwie tylko pod warunkiem, gdyby sąd uznał, że umowa nie jest nieważna. Upraszczamy te procesy w miarę możliwości, a jeżeli mimo tego procesy trwają bardzo długo, za długo i przez to nie zdołaliśmy uzyskać wyroku prawomocnego albo wstrzymania, albo rozpoznania wstrzymania spłaty kredytu w odpowiednim czasie, no to tutaj otwiera się droga do postępowania odszkodowawczego i można rozważać odpowiedzialność Skarbu Państwa. No, ten problem polega oczywiście na tym, trzeba wykazać tą szkodę, ale jeżeli mamy ewidentne przewlekłości, a proszę pamiętać, że jeszcze niedawno ja windykowałem wszystkie tytuły wykonawcze. Wszystkie, co do grosza. Obecnie nie skieruję żadnego wniosku do egzekucji, a nie spodziewam się, żeby PFG, Getin obecnie dobrowolnie wypłacał pieniądze. Więc różnice zrobiły te 2 tygodnie. Jeżeli ktoś ma ewidentną przewlekłość trwającą lata, no to tutaj wydaje się, że to będzie łatwiejsze do wykazania. Pan Dariusz pyta w ten sposób, że jego proces zakończył się już. Jest wyznaczony termin ogłoszenia wyroku. Moim zdaniem ogłoszenie wyroku nastąpi, niezależnie od tego, co się stało z Getinem. Jeżeli rozprawa została zamknięta w czasie jeszcze przed restrukturyzacją. I pani Beata pyta, w jakim maksymalnie terminie kancelaria przewiduje przygotowanie wniosku o zabezpieczenie w celu uzyskania wstrzymania spłaty kredytu? Jutro wyślemy do państwa jeszcze takie podsumowanie stanowiska procesowego, czyli stanowiska kancelarii, z zastrzeżeniem, że no, muszą państwo liczyć się z tym, że któryś z sędziów nam powie, że no, w restrukturyzacji wniosku nie będzie uwzględniał, tylko dlatego, że jest restrukturyzacja. Jeżeli to państwo zaakceptują, to my wnioski mamy już gotowe. Dzisiaj praktycznie kończymy pracę, jutro jeszcze raz albo 2 razy je sprawdzimy, uzupełnimy. Więc model wniosku związany z restrukturyzacją jest gotowy. Jutro mamy środę. Jeżeli będzie zielone światło z państwa strony, no to do piątku pierwsze wnioski mogą pójść do sądu. Dobrze. Idziemy dalej. Czy skarga na decyzję BFG otwiera możliwość pozwania Skarbu Państwa? To już sobie powiedzieliśmy, że tak, jak najbardziej. Ale pan jeszcze, Szymon, pyta, czy to może się stać bez osobnego procesu. No nie może się stać bez osobnego procesu, bo rozstrzygniemy tylko w postępowaniu administracyjnym o czymś takim, co powinno się określić wydaniem decyzji naruszającej prawo, czy z naruszeniem prawa. I to jest taki prejudykat, który otwiera nam drogę do odszkodowania. Kolejne pytanie. Czy mogę zaprzestać spłaty kredytu, jeżeli złożony jest pozew do sądu, a moja spłata kredytu jest większa od kwoty pobranego kredytu? Odpowiem sobie pytanie, ma 2 części, odpowiem najpierw na pierwszą tą część tego pytania. Może pan zaprzestać na swoje ryzyko z tymi wszystkimi konsekwencjami, o których mówiliśmy wcześniej, czyli windykacja, wypowiedzenie kredytu w PIS-BIK-u. Może pan również spróbować uzyskać wstrzymanie spłaty kredytu bez pewności uzyskania takiego postanowienia, niemniej po uzyskaniu wtedy bezpiecznie pan wstrzymuje spłatę kredytu. No i druga część pytania to właśnie o te konsekwencje zaprzestania spłaty kredytu. No to właśnie, przede wszystkim w PIS-BIK-u windykacja, o ile ona dojdzie do skutku, bo no nie wiadomo, czy Getin poradzi sobie organizacyjnie w odpowiednim czasie. Idziemy dalej. Czy jeśli już otrzymaliśmy negatywną decyzję w sprawie wniosku o zabezpieczenie, to czy w świetle aktualnych wydarzeń
nie powinno się wznowić tego wniosku zamiast nowego wniosku. No, nie ma takiej procedury wznowienia wniosku czy ponownego rozpoznania tego samego wniosku. Trzeba złożyć nowy wniosek z wykazaniem zmiany okoliczności. W istocie ten nowy wniosek to będzie kompletnie inne uzasadnienie, to będzie uzasadnienie dotyczące tego, co jest teraz. Do tej pory, owszem, zwracaliśmy uwagę na trudną sytuację Getinu, ale mam wrażenie, że ta trudna sytuacja była troszkę lekceważona przez te sądy. Tak? I skoro pani Małgorzata, bo tu pani Małgorzata pyta, on ponowny wniosek nie uzyskała takiego zabezpieczenia, to teraz trzeba złożyć nowy wniosek ze wskazaniem, że ten nowy wniosek ma być inaczej rozpoznany niż poprzedni z uwagi na zmianę okoliczności. Czytam jeszcze, bo na pytanie numer dwa w zasadzie już odpowiedziałem przy okazji poprzednich pytań, ale jeszcze pani Małgorzata pyta, czy można ją połączyć ze jeśli z powodu niepłacenia sprawa zostanie przekazana przez bank do postanowienia sądowego, czy można ją połączyć ze sprawą przy bankowi, którą państwo prowadzicie? Nie, tutaj niestety, proszę państwa, no nie będzie takiego połączenia. Ja spodziewam się, że ta druga sprawa z powództwa banku, ile będzie wszczęta w ogóle, będzie toczyła się niezależnie i w ogóle będzie zawieszona prawdopodobnie do czasu, aż nie rozstrzygnięta zostanie pani sprawa wcześniej wszczęta. No i to podkreślę jeszcze raz, że w każdej chwili w ogóle może być też tak, że BFG złożę ten wniosek o zawieszenie konkretnych postępowań. Wtedy nasza sprawa też nie będzie się toczyć. Dobrze, idziemy dalej. Pan Wiktor pyta mnie w ten sposób. Jak wygląda sytuacja, gdy wyrok się uprawomocnił, strony się rozliczyły, a bank zwrócił się do Sądu Najwyższego o kasację wyroku. I czy ta sprawa może być wstrzymana? Formalnie może być wstrzymana. Bank może złożyć wniosek o jej zawieszenie. No, panie Wiktorze, pan jest w bardzo komfortowej sytuacji. Bo zdołał się pan rozliczyć. Uzyskał pan wszystko. Pamiętam pana sprawę dobrze, bo wygraliśmy prawomocnie, więc skończyło się to korzystnie dla pana. Rozliczyliśmy kapitał. Skarga kasacyjna, no może, postępowanie może być zawieszone, no nie jest to szczerze mówiąc w interesie banku, no bo ta skarga zmierza do tego, żeby zmienić ten wyrok oczywiście na korzyść banku. No, czy bank ma na to szansę? No, pana wyrok odpowiada prawu, jest zgodny z wyrokami właściwie wszystkimi w tej chwili, powiedziałbym, i sądu powszechnego, i sądu najwyższego, i sądów apelacji w Szczecinie zwłaszcza, apelacji szczecińskiej, bo pan z tej apelacji się procesował, no i wreszcie z Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Także tutaj ze spokojem w pana sytuacji oczekiwałbym na to, co będzie. Ale jeszcze pan pyta o to, czy pan nie pyta, bo przyszło mi do głowy, że może osoby, które mają już prawomocny wyrok, będą rozważać złożenie skargi na BFG. No, wydaje się, że w takiej sytuacji, w sytuacji rozliczenia do takiej osoby no nie mają takiego interesu prawnego w składaniu skargi. Ja na miejscu takich osób rozliczonych raczej już bym nie rozważał skargi. Oczywiście, teoretycznie Sąd Najwyższy mógł uchylić wyrok. Teoretycznie jest to możliwe, natomiast no, uchylenie wyroku i przegranie sprawy no, to w tym momencie wydaje się to, zwłaszcza pana sytuacji, którą pamiętam dobrze, to mało prawdopodobne, mówiąc delikatnie. Pani Elżbieta i pan Sławomir pytają w ten sposób. Mamy wyrok unieważniający umowę kredytu w pierwszej instancji. Bank się odwołał. Sprawa jest w sądzie apelacyjnym. Jakie są rokowania w naszym przypadku? No tutaj właściwie już o tym powiedziałem, ale jeszcze raz powtórzę. No, państwa sytuacja jest taka, że nie mamy prawomocnego wyroku. Windykować tego w tym momencie nie możemy. Prawdopodobnie ten prawomocny wyrok
może w ogóle nie zapaść, bo postępowanie może być zawieszone. Jeżeli zapadnie, nie będzie windykowalny. Dobrze byłoby, gdyby zapadł, bo łatwo byłoby nam wykreślić hipotekę wtedy, łatwiej. Więc Państwa sytuacja jest tego rodzaju, że jeżeli Państwo kontynuują spłatę kredytu, to trzeba rozważyć zaprzestanie spłaty wraz z wnioskiem o zabezpieczenie poprzez wstrzymanie spłaty kredytu. Zwłaszcza wtedy, gdy mają Państwo nadpłatę kapitału kredytu. W tej chwili nie będę zaglądał do akt tej konkretnej sprawy, ani pamiętam już tych rozliczeń u Państwa, ale to może już w odrębnej korespondencji sobie wyjaśnimy. Pytanie kolejne od pana Dariusza, bardzo podobne. Znowu wyrok, pierwsza instancja korzystny, nadpłacony kredyt, czekamy na wyrok drugiej instancji. Czy kancelaria przygotuje wniosek co do zaprzestania spłaty kredytu? Owszem, przygotowujemy, to już sobie wyjaśniliśmy. I czy będziemy działać w celu przeciwdziałania wpisaniu do BIK-u? Powiem w ten sposób, ale to też jest ważne pytanie, bo przy tej okazji chciałem jeszcze dodać do mojego stanowiska w sprawie możliwości złożenia wniosku o zabezpieczenie na etapie restrukturyzacji co nieco. Pan musi rozważyć wstrzymanie spłaty kredytu, to na pewno, zwłaszcza, że jest nadpłata. Wniosek może Pan złożyć. Wniosek dotyczyć będzie i wstrzymania spłaty kredytu, i zakazu wpisu do BIK-u. O ile jeszcze pewnie możemy rozważać, czy sam wniosek o wstrzymanie skierowany jest do majątku, proszę Państwa, Getinu, no to już wniosek dotyczący BIK-u no bardzo luźno związany jest z rozliczeniami majątkowymi, a już na pewno nie jest skierowany do majątku. Więc to jest dodatkowy argument trzymający za tym, żeby jednak te wnioski składać. Ja powiem w ten sposób, na Państwa miejscu wniosek bym złożył, gdybym był na Państwa miejscu, mimo świadomości tego, że są poglądy odmienne. I ja jestem świadomy tych poglądów. Na pewno będzie to sporna kwestia, ja złożyłbym wnioski. Choćby tylko po to, żeby ustrzec się przed windykacją i przed wpisem w BIK-u. To może mieć istotne znaczenie dla Państwa. No, sami Państwo, mam nadzieję, rozumieją, jakie są konsekwencje wpisu w BIK-u. I kolejne pytanie pani Magdy i pana Bartosza jest następujące. Kredytobiorcy w tym konkretnym przypadku nie mają spłaconego kapitału kredytu. Nie mają. Bardzo akurat w tym przypadku dużo im brakuje. No i osoby te pytają, czy w takiej sytuacji warto składać wniosek o, przepraszam, skargę na decyzję BFG. No bo z perspektywy kredytobiorców dług ciągle istnieje. No, rzecz jest z tym, proszę Państwa, że mamy takie rozliczenie na zasadach dwóch kondycji, więc wierzytelność ma i bank, i państwo mają tą wierzytelność. Rozliczyć ją można przez potrącenie, ale teoretycznie, zwłaszcza z uwagi na to, iż na przykład roszczenie banku może nie być windykowane albo ulec przedawnieniu, i w związku z Państwa wierzytelnością i tym, że Państwo cały czas mają aktualny spłacany kredyt, ja bym złożenie skargi rozważał. Teraz może przejdę już do pytań Państwa. Tak dużo ich tym razem nie jest. Spodziewałem się, że będzie ich dużo więcej, bo powiem szczerze, mieliśmy, no nie wiem, no setki telefonów. Chyba nie przesadzę, jeżeli powiem, że setki telefonów. Ale generalnie chyba te pytania jednak się powtarzają. Może teraz, jak troszeczkę emocje opadną, troszeczkę Państwo ochłoną, no to po wysłuchaniu tego webinaru, w którym to jednak odpowiadam na konkretne Państwa pytania, które się powtarzają, no wszystko będzie już jasne. Dobrze, pierwsze pytanie, jakie widzę na tym naszym czacie, na które jeszcze nie odpowiedziałem. 26 września. W wyroku, skargę do administracji, i co później.
No, przypuszczam, że pan Urko pyta o to, jaki będzie dalszy tok postępowania po złożeniu skargi. No, w zasadzie już sobie to powiedzieliśmy. Skarga musi być rozpoznana, negatywnie rozpoznana, musi być zaskarżona do NSA, pozytywnie rozpoznana, prawomocnie otwiera drogę do odszkodowania. Jeżeli nie odzyska pan jakichś pieniędzy, zwłaszcza z tych nadpłat ponad kapitał, to to jest droga do tego, żeby pozwać Skarb Państwa. Pan Dariusz chyba właściwie już takie pytanie zadał też w formie mailowej. To już sobie powiedzieliśmy, że ogłoszenie wyroku po zamknięciu rozprawy wcześniej powinno nastąpić. Pani Dorota pyta, właściwie pisze w ten sposób, bo pytanie jest na końcu. Czekam na odpowiedź na zażalenie na brak udzielenia zabezpieczenia w postaci wstrzymania spłat rat. Czy sąd musi wydać orzeczenie, czy też zostanie wstrzymane? Przepisy, gdyby przyjąć tą niekorzystną dla państwa interpretację, że nie możemy nowego wniosku złożyć w tym momencie, to w mocy pozostają udzielone zabezpieczenia. No a pani udzielonego zabezpieczenia nie ma. Wydaje się, że przyjmując tą niekorzystną interpretację, postępowanie byłoby umorzone, ale przyjmując inną interpretację, tą, o której powiedzieliśmy sobie na początku, no takie zabezpieczenie ciągle jeszcze byłoby możliwe do uzyskania, a w związku z tym zażalenie powinno być rozpoznane. Sąd rozstrzygnie i przypuszczam, że różni sędziowie różnie będą te kwestie rozstrzygać, taka jest prawda. Czy uwzględnienie jednej skargi do WSH automatycznie spowoduje odpowiedzialność wobec wszystkich? Przypuszczam, że pani Beata pyta o sytuację, w której to ktoś złożył skargę, wygrał postępowanie i czy to ma skutek wobec wszystkich poszkodowanych, powiedzmy, wszystkich kredytobiorców. No nie ma takiego skutku. To już było analizowane, tylko wyrok związany z nieważnością byłby taki skuteczny ergo omnes. Tutaj wydaje się, że zwłaszcza w kontekście zasad odpowiedzialności Skarbu Państwa trzeba przesądzić tą odpowiedzialność w konkretnym przypadku. Pan Mateusz pyta, co z osobami, które czekają na datę pierwszej rozprawy? Na chwilę obecną jest szansa, że się doczekają tej pierwszej rozprawy, bo postępowania z urzędu nie są zawieszone, będą zawieszane na wniosek, jeżeli takie wnioski się pojawią, no ale doświadczenia z innej restrukturyzacji, z restrukturyzacji idei pozwalają spodziewać się, że takie wnioski o zawieszenie, będą rozpoznawane, będą składane, a wtedy będą uwzględniane. Wtedy nie doczekamy się rozprawy. Postępowanie byłoby wznowione dopiero, odwieszone właściwie, dopiero gdybyśmy zakończyli postępowanie restrukturyzacyjne albo na skutek wniosku BFG, albo w taki sposób, że nie doszłoby do upadłości po nim. Tak, więc pani Beato, myślę, że odpowiedziałem na pani pytanie wcześniej. Czy każdy musi złożyć oddzielnie taką skargę? No uważam, że tak. No tutaj jest problem tego rodzaju, że jeżeli mamy kredytobiorców, przed dwóch albo trzech, bo przepraszam, że pani pyta o jedną konkretną umowę kredytu, no to w ogóle my wychodzimy z takiego założenia, to podobnie zresztą zachowaliśmy się jak w pozwie grupowym. Jeżeli mamy jedną umowę kredytu, to honorarium jest dzielone na wszystkich kredytobiorców z jednej umowy kredytu. Więc jeżeli mamy pięcioro kredytobiorców, to nie mnożymy honorarium razy pięć, tylko dzielimy honorarium na pięć osób. Ale każdy powinien złożyć, pod warunkiem, że każdy ma roszczenie i każdy poniósł szkodę. A z reguły tak jest właśnie, że każdy, no czy z reguły, czy mogę tak powiedzieć, że z reguły tak jest, że każdy kredytobiorca ma roszczenie i poniósł szkodę. Chyba dla uproszczenia przyjąłbym, że tak trzeba założyć. Oczywiście kwestia spłaty tego kredytu różnie przebiegała, często są jakieś następstwa prawne, ale przyjąłbym, że jednak powinien każdy kredytobiorca. Proszę Państwa, jak się upewniam, czy wszystko jest w porządku z głosem, bo nowych pytań nie widzę właściwie. Może mnie Państwo już nie słyszą, bo nie widzą. Dlatego proszę jakąkolwiek odpowiedź, czy jesteśmy razem jeszcze, czy się słyszymy. I wracam do pytań. No, odpowiedzi nie mam, ale widzę, że pan Sławomir. Dobrze, jest w porządku. Tak, jest w porządku. Gdzie skończyliśmy? Tutaj.
Pani Wioleta pyta w ten sposób, że jak rozumiem, pytanie dotyczy tego, że postanowienie o zabezpieczeniu jest negatywne, jest rozpoznane negatywnie. I co teraz powinniśmy zrobić? No musimy poczekać na uzasadnienie i złożyć zażalenie. I mając z tyłu głowy to ryzyko, że sąd nie rozpozna, oddali nasze zażalenie tylko dlatego, że uzna, że ten artykuł 135, prawda, ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym wskazuje na brak możliwości złożenia wniosku o zabezpieczenie, z czym ja, no, analizując to na chwilę obecną, nie mogę się zgodzić, zwłaszcza, że wniosek dotyczy na przykład zakazów wpisów BIK-u. Jest takie zdanie, tutaj konsultowałem też z kancelariami zewnętrznymi, że tak powiem, z prawnikami, z kolegami, którzy tutaj podobne sprawy prowadzą, że jest taki pogląd nieodosobniony, z którego wynika, że ten artykuł 135 ustawy, czytając go jako całość, nie tylko ustęp 4, ale też ustęp 1 tego artykułu, wskazuje na to, że nie chodzi o rozróżnienie na roszczenia majątkowe i niemajątkowe, ale na skierowane i nieskierowane do majątku restrukturyzowanego podmiotu. Czy wniosek o zabezpieczenie poprzez wstrzymanie spłat jest skierowany do majątku? Nie. A czy wniosek o zakaz wpisywania w BIK-u czegokolwiek, na przykład długu, jest skierowany do majątku? No z pewnością nie. Idziemy dalej. Czy już złożone? O, to też dobre pytanie, panie Grzegorzu, bo zapomniałem, że o to też było wiele pytań dzisiaj. Dziękuję za to pytanie. A pytanie jest następujące. Czy już złożone, ale nierozpatrzone wnioski o zabezpieczenie trzeba teraz składać od nowa, czy czekać na rozpatrzenie starego? Ja bym nie składał nowego, poczekałbym na jego rozstrzygnięcie i dopiero w ewentualnym zażaleniu dodatkowo bym argumentował. To samo dotyczy postanowień rozstrzygniętych już pozytywnie, ale nieprawomocnych. Nic bym nie dodawał w tym momencie, chyba że w odpowiedzi na zażalenie na przykład. Pan Łukasz pyta pana Wiktora, ale to już panowie między sobą kwestię wyjaśnią. Idziemy dalej. Z jakimi kosztami należy się liczyć w przypadku chęci uzyskania pieniędzy od Skarbu Państwa? Jakich jeszcze kosztów należy się spodziewać? Proszę Państwa, moje doświadczenia z restrukturyzacją są następujące. Przy okazji upadku, no restrukturyzacji, teraz już upadku idei, mieliśmy też podobne skargi. I wtedy przyjęliśmy takie założenie. Wyślemy projekt skargi, jak tylko ją przygotujemy klientom i sobie radzą samodzielnie. Samodzielnie. Efekt był taki, że na każdym etapie, łącznie z wymogami formalnymi, z jakimiś trudnościami, z interpretacją poszczególnych stanowisk, ze spełnieniem wymogów formalnych, spędziliśmy na konsultacjach całe godziny. Całe godziny. Mimo że klient miał samodzielnie prowadzić sprawę. I uważam, że będzie Państwu trudno udźwignąć ten ciężar. Jeżeli Państwo są w stanie złożyć samodzielnie skargę, to można to rozważyć. Natomiast jeżeli miałby to robić prawnik, to Państwu ułatwi życie, a samych konsultacji Państwo sobie oszczędzą kilka godzin i stresów z tym związanych, bo przed Państwem dużo jeszcze wydarzeń niestety. Mam nadzieję, że również pozytywnych. Jeżeli chodzi o proces przeciwko Skarbowi Państwa, gdybyśmy przesądzili o tej odpowiedzialności, to wydaje się, że tutaj trzeba będzie oszczędzać na kosztach, na wydatkach, jakiś pozew grupowy przewidzieć. Pytanie, czy jesteśmy w stanie schemat faktyczny skonstruować tak, żeby dotyczył wszystkich członków grupy, ale na ten temat będziemy jeszcze myśleć w odpowiednim czasie. Na razie musimy wygrać sprawę dotyczącą skargi. To, co mogliśmy zrobić dla Państwa, no to jeżeli mamy dwóch, trzech kredytobiorców, to nie liczymy od każdego honorarium, dzielimy je na ilość kredytobiorców, tak? No, inaczej, ktoś może zapłacić za wszystkich kredytobiorców w zależności od tego, jakie są tam relacje między kredytobiorcami, natomiast
sumą wynagrodzenia od umowy kredytu jest pełna kwota honorarium. Dobrze. Czy istnieje, pan Marcin pyta w ten sposób, czy istnieje niebezpieczeństwo, że po korzystnym wyroku pierwszej instancji nigdy nie dojdzie do rozstrzygnięcia sprawy obecnie w trakcie apelacji? Panie Marcinie, proszę Państwa, to też jest często pojawiające się pytanie. Jest takie niebezpieczeństwo. To niebezpieczeństwo polega na tym, że obecnie złożony zostanie wniosek o zawieszenie postępowania, który to wniosek musi być uwzględniony przez sąd, a potem dojdzie do upadłości, na przykład upadłości likwidacyjnej tego banku i już postępowania sądowe nie będą mogły być prowadzone, zostaną umorzone w ogóle. Wtedy, żeby zwindykować cokolwiek, trzeba będzie zgłaszać swoją wierzytelność w takim postępowaniu upadłościowym z pewnymi ograniczeniami co do potrąceń, z obowiązkami co do treści zgłoszenia wierzytelności. Wtedy syndyk upadłego po zakończeniu upadłości albo na kolejnych jej etapach będzie po prostu dzielił to, co uda się uzyskać z masy, powiedzmy z masy upadłości, to co znajdzie się w masie upadłości. W pierwszej kolejności pieniądze trafią, proszę Państwa, do Skarbu Państwa oczywiście, podatki tego rodzaju kwestii wchodzą w grę, potem wszystkie koszty postępowania upadłościowego wchodzą w grę, dopiero w którejś tam grupie tej wierzytelności, państwa wierzytelności będą zaspokajane. No upadłość nie jest dobrym scenariuszem dla państwa. Dobrze, tutaj pan Wiktor to się korespondował z przedmówcą. Za chwileczkę, zaraz zobaczymy, czy jeszcze coś mamy. Panie mecenasie, tutaj jest pytanie następujące. Rozumiem, że uzyskał pan wyrok. No i pana zdaniem nie ma kto się odwołać od tego wyroku, bo wygasły pełnomocnictwa. I to prawda. Jeżeli pan akurat wstrzeli się w tym terminie jeżeli pana postępowanie tak się ułoży co do terminów, że termin na apelację upływa mniej więcej w tym czasie, tak? No to czysto teoretycznie wyrok może się uprawomocnić, natomiast jeżeli tylko podejmie jakąś inicjatywę pełnomocnik przyszły banku, no to on po prostu przywróci ten termin, ten termin na złożenie apelacji. Równocześnie może złożyć wniosek o zawieszenie postępowania, wtedy nie będzie biegł w ogóle. Pan Piotr pyta tak. Zakładając, że nastąpi upadłość banku, co się stanie z umowami kredytu? No cóż, obowiązkiem syndyka będzie windykowanie tych umów. Państwo przed windykacją będą musieli się bronić w ten sposób, że albo państwo będą realizować swoje obowiązki, na przykład płacić kredyt, albo państwo zawrą ugodę z syndykiem, do której nie mam pewności, że będzie zaoferowana kiedykolwiek, albo państwo powiedzą, że wierzytelność nie istnieje, bo umowa jest nieważna, prawda? Więc syndyk nie ma takich narzędzi, które by przymusiły państwa do zapłaty. On musi pójść do sądu oczywiście i wygrać z państwem w procesie dwuinstancyjnym, nawet i ze skargą kasacyjną. Więc w takim procesie mogą się państwo bronić. Na przykład tym, że umowa jest nieważna, albo roszczenie się przedawniło, więc to wszystko może być przeprowadzone. Pan Michał wspomina o tym swoim wniosku o zabezpieczenie. Pisze pan w ten sposób. Na rozpatrzenie wniosku o zabezpieczenie czekamy już prawie 5 miesięcy. Czy taka przewlekłość daje nam szansę na dochodzenie odszkodowania od Skarbu Państwa?
Proszę pana, no ja znałem pana sprawę, dla mnie ona jest ewidentna. Ewidentna. 5 miesięcy na rozpoznanie wniosku. I do dzisiaj nie jest rozpoznany. 5 miesięcy by pan zaoszczędził, prawda? Zwłaszcza, że pan sędzia wydaje postanowienia korzystne, tylko nie prędko to robi. Więc tak, panie Michale, pan powinien iść do sądu. Trzeba zacząć od skargi. Wrócimy do tego tematu, ale to już może poza czatem. Ja mogę mówić o tym, co pan upubliczniał, jeżeli chodzi o informacje, natomiast wiąże mnie tajemnicą, więc nic poza tym już nie chciałbym dodawać. Pani Jola pyta tak, w ten sposób. Czy zdążę złożyć apelację? Czekamy na uzasadnienie oddalenia. Proszę pani, i jeszcze raz powiem, że obecnie postępowania sądowe się toczą, mimo że no są troszkę tak storpedowane przez aktualną sytuację Getinu. Tak, one są storpedowane. Natomiast no, gdyby pojawił się wniosek o zawieszenie, no to postępowanie będzie zawieszone niestety w państwa sprawie, ale my pracujemy do czasu, aż nie dowiemy się, że jest zawieszenie. Sprawdzam jeszcze jednak kolejne pytania. Zerkam, bo tu też dostałem właśnie chyba na Facebooku kolejne powiadomienia, jakieś pytania od państwa. Ale chyba się powtarzają akurat te. Hipoteka. Pan Piotr pytał o hipotekę. No i tutaj też jest niezgodność, bo tutaj spotkałem się z poglądem, że w związku z restrukturyzacją nie możemy już złożyć wniosku do ksiąg o wykreślenie hipoteki. Czy rzeczywiście tak jest? No, trzeba to rozważyć. Mam pewne wątpliwości. Na pewno warto spróbować. No bo tak, jeżeli proszę państwa w tej interpretacji przepisów sami siebie przekonamy, że nie mamy racji co do wniosku o zabezpieczenie, co do wniosku o wykreślenie hipoteki, co do wniosku w szczególności o zakaz spisów BIK-u, wstrzymanie spłaty kredytu, no to co nam pozostanie w tym momencie? Jedyne co państwo mają to spróbować uzyskać to, czego państwo oczekują. Albo zaryzykować zatrzymanie, powstrzymanie spłaty kredytu i czekać na wykreślenie hipoteki no bardzo długo, albo czekać na zgodę restrukturyzowanego, o ile on taką zgodę wyda i w ogóle będzie chciał odpowiadać na takie wnioski. Więc ja bym składał wnioski o zabezpieczenia, zwłaszcza te z BIK-iem związane i składałbym, proszę państwa, wnioski o wykreślenie hipoteki. Mimo tej świadomości, że no zdania są podzielone, ale to tak zawsze było w tych procesach, zwłaszcza z wnioskami o zabezpieczenie, że nigdy nie mieliśmy pewności, teraz też jej nie mamy, jest jakieś ryzyko, jeżeli państwo to rozumieją, to robimy pracę zgodnie z zleceniem. Pani Jola pisze tak, czy jeśli kancelaria odmówiła zawarcia ugody z Getinem w naszym imieniu w marcu tego roku, to czy możliwe jest teraz wystąpienie przez nas o ugodę? Możliwe jest wystąpienie o ugodę, natomiast wiem, że jakieś rozmowy na temat ugód trwają tam w Belgii. Proszę poczekać, czy będzie jakiś oficjalny komunikat, czy tam w ogóle będzie rozmowa o ugodach. Tutaj sytuacja bardzo dynamicznie się zmienia. No dzisiaj docierają do mnie takie pogłoski, nie wiem, czy to jest udokumentowane, chyba wynika z mediów dzisiejszych, że niby jakiś podmiot jest zainteresowany wykupieniem Getinu. Na jakich zasadach? Nie wiem. No wykupieniem, w sensie dokapitalizowaniem. Szczegółów nie znam, ale ponoć jest jakiś inwestor. Wcześniej się nie znalazł, ale teraz już jest. Może ma ten inwestor jakieś koncepcje rozliczeń. Dobrze, proszę państwa, ja sobie zerkam jeszcze na maile, może jakieś maile ominąłem. No i doszły kolejne maile. W ciągu naszej, no proszę,
No mam 30 maili w ciągu, no nie wiem, ostatniej połowy godziny mniej więcej. Jest 20, ale jeszcze spróbujmy sobie odpowiedzieć na wszystkie Państwa pytania. Pani Anna pyta w ten sposób. Sąd przychylił się do wstrzymania płacenia przeze mnie rat, ale bank zdążył się odwołać. I powołał się na bardzo dobrą kondycję finansową. No tak. Rozumiem, że kwestia rozpatrzenia przez sąd odwołania banku nie zdążyła zostać rozpatrzona. A i pani pyta w zasadzie podobnie wobec tego, jak poprzednie osoby pyta pani w ten sposób, czy jeżeli mamy etap postępowania zażaleniowego, to czy to będzie rozpoznane? No i będzie rozpoznane, jeżeli koncepcja tego, że wnioski mogą być składane, będzie uwzględniona przez sędziego, a nie będą rozpoznane, jeżeli ta koncepcja nie będzie zdobywała przychylności sędziego, który będzie rozpoznawał pani sprawę. Bo trzeba też pamiętać, że wniosek o zabezpieczenie rozpoznaje jeden sędzia, zażalenie rozpoznaje drugi, inny już sędzia, więc wystarczy mieć dwóch sędziów i jestem przekonany, że nie będzie jednolitości, różne rozstrzygnięcia będą się pojawiać, tak bym odpowiedział. Ale znowu muszę dodać, co nam pozostaje, jeśli nie walczyć o Państwa interesy. Tak? No jeżeli sami się przekonamy, że nie mamy szans i na przykład wycofamy wniosek, to co nam to da w efekcie? Co w ten sposób zyskamy, a co stracimy? No, nie widzę korzyści, zwłaszcza w Pani przypadku, widzę tylko stratę. Dobrze, spróbujmy dalej. Pan Paweł, odpowiem na to pytanie, że wydaje mi się, że już odpowiadałem, ale pytałem Państwa o taką, tak bardzo kazuistycznie, co w sytuacji, w której to kredytobiorca złoży pozew, kapitał ma niespłacony i złoży skargę, skargę rozumiem, do WSA. Więc tak, skarga do WSA w niczym nie wpływa na proces sądowy cywilny, w niczym. To są niezwiązane z sobą sprawy. Postępowanie sądowe z powództwa kredytobiorcy Frankowicza przeciwko bankowi dotyczy z reguły nieważności umowy kredytu, a sprawa dotycząca decyzji dotyczy odpowiedzialności Skarbu Państwa, więc jedno z drugim nie ma związku, natomiast jedno i drugie powinno się realizować. Moim zdaniem skargi powinni Państwo złożyć. Kolejne pytanie. Czy ten wyrok w sprawie administracyjnej ze skargi będzie rozstrzygał wszystkie podobne sprawy? No nie będzie rozstrzygał, to już sobie wyjaśniliśmy. Pan Marek pyta. Mam nadpłacony kapitał, jeśli zaprzestanę spłacać kredyt, to co zrobi bank? Czy ma się pan obawiać windykacji? No, przy założeniu, że umowa jest nieważna, a pan rozliczy wzajemne świadczenie, no to owszem, bank może twierdzić, że umowa jest ważna i skuteczna, może pana windykować, natomiast pan będzie mógł się bronić w takim procesie tym, że umowa jest nieważna, a do zapłaty już nie pozostaje nic więcej, no bo pan nadpłacił kapitał. Najlepiej byłoby wstrzymać spłatę kredytu, o tym sobie już powiedzieliśmy. Pani Izabela tak w ten sposób pyta. Jestem przed pierwszą rozprawą, pozew złożony do sądu, nie spłacam od stycznia rat, zabezpieczenie. Chciałem zapytać co będzie, jeśli nastąpi upadłość banku, czy moje zabezpieczenie w związku ze restrukturyzacją nadal prawomocne? No pani zabezpieczenia, jak rozumiem, w ogóle nie jest prawomocne, a może jest, chociaż zaraz jest, tak, więc jeżeli pani ma postanowienie, sąd w Koszalinie zresztą, o które pani pyta, wydaje postanowienia od dawna, wydawał postanowienia o zabezpieczeniu poprzez wstrzymanie spłaty kredytu, no to pani postanowienia nawet wobec tej niekorzystnej interpretacji artykułu 135 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym utrzyma się, tak? I postanowienie te utrzyma się nawet w razie upadłości.
W razie nawet chociaż muszę się nad tym zastanowić, bo teraz, jeżeli mamy postanowienie do zakończenia prawomocnego postępowania sądowego, a upadłość oznacza, że postępowanie sądowe zawiesi się, nie zawiesi, tylko się umorzy, to obawiam się, że postanowienie może upaść wtedy. Może upaść, no ale do tego czasu już pani nie nadpłaci kredytów w żaden sposób. Do upadłości zresztą bardzo daleko, więc tym bym się akurat tak nie przejmował. Jest pani Izabelo w bardzo komfortowej sytuacji. Tak, tutaj cały czas podobne pytania. Na przykład pan Filip pytał to, co się stanie, czy bank zdąży odwołać się od wyroku. Tu już o tym sobie mówiliśmy. Jeżeli tylko nie upłynie mu termin, a on odpowiednio nie zainterweniuje przed przywróceniem tegoż terminu, to pewnie zdąży się odwołać, ewentualnie zdąży zawiesić postępowanie. Sam wyrok nieprawomocny niewiele panu daje na obecnym etapie. Dalsze pytania o wniosek o zabezpieczenie, na przykład takie. Ile trwa postępowanie w przedmiocie rozpoznania wniosku o zabezpieczenie? No to teraz wszystko zależy od sędziego, no bo jeżeli by państwo tak prześledzili naszą rozmowę na czacie, to tutaj pan Michał wspomniał, że 5 miesięcy już czeka na rozpoznanie wniosku o zabezpieczenie. To nie jest normalny termin. Tak, to jest skandalicznie długi, rażąco przewlekły termin na rozpoznanie wniosku o zabezpieczenie, który generuje odpowiedzialność Skarbu Państwa. Moim zdaniem no maksymalnie miesiąc czasu. Tak naprawdę już nawet miesza o to, co jest w przepisach. Nie wypada, żeby trwało to dłużej niż miesiąc, powinno trwać to krócej. Tak uważam. Pytanie, czy będzie uwzględniony ten wniosek, już powiedzieliśmy. Czy taki wniosek będzie uwzględniony w sytuacji, w której to kapitał mamy niespłacony? No, wobec aktualnych okoliczności mamy szansę na uwzględnienie tego wniosku. W związku z sytuacją, powiedzmy, że bankructwa, prawie że no bankructwo, tak można powiedzieć, Getinu, no restrukturyzacji, mówiąc precyzyjnie, restrukturyzacji, która uchroniła na dobrą sprawę przed upadłością na chwilę obecną, czy przed całkowitym bankructwem Getin. Uważam, że wnioski o zabezpieczenie mogą składać również osoby z niespłaconym kapitałem. No ale znowu z tym zastrzeżeniem, że zdania na ten temat, czy w ogóle wnioski będą rozpoznane, są podzielone. Zerkam na kolejne pytania, bardzo obszerne opisy, natomiast generalnie pytania się powtarzają. Czy nie ma jakichś prawnych narzędzi, żeby zablokować sam wpis do BIK-u? No, wniosek nasz o zabezpieczenie obejmuje też wpis do BIK-u. Więc czysto teoretycznie ja sobie wyobrażam sytuację, w której to sąd powie, że nie może wstrzymać spłaty z jakichś względów, bo on jest przed taki wniosek niedopuszczalny, ale wpis do BIK-u, żeby zablokować, moim zdaniem, no to już nie jest objęte taką, powiedzmy, dyspozycją artykułu 135, który miałby prowadzić do wniosku, że na przykład nie można składać wniosku z uwagi na to, że w restrukturyzacji takie wnioski już składać nie można. Po prostu tak z samego faktu wszczęcia restrukturyzacji. Czy wyrok nieprawomocny w związku z restrukturyzacją stanie się prawomocny? No, czysto teoretycznie jest to możliwe, o tym sobie już powiedzieliśmy. Jeżeli ktoś uchybi terminowy złożenia apelacji, nie dojdzie do zawieszenia postępowania, a następnie nie przywróci tego terminu, no bo obecnie działanie Getinu jest torpedowane. Kto stwierdza, że kapitał, że kredyt jest spłacony, kapitał kredytu jest spłacony, no to mogą państwo sami sobie to stwierdzić. Zresztą jeżeli państwo z naszej pomocy korzystają, to już państwo to wiedzą. Przy okazji naszych analiz w związku z pozwem na przykład sumujemy państwa wpłaty na rzecz banku, sumujemy, porównujemy to z kwotą kredytu, już wiemy, czy mamy spłatę kredytu za sobą, czy przed sobą.
czy postępowania w przedmiocie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej odbędą się. Takie postępowanie nie różni się niczym innym od każdego innego postępowania sądowego. I wniosek o zawieszenie może zostać złożony, postępowanie może zostać zawieszone. Póki co nie zostało żadne, w tym również te związane z ugodą, zawieszone. Zobaczmy, bo wydaje mi się, że nie jestem w stanie nadgonić tych pytań, bo odpowiedziałem chyba na 6, a mam nowych, powiedziałem no troszkę więcej pytań od ostatniej kontroli, mam nowych z 10, więc będę musiał wybiórczo tutaj Państwa pytania traktować. Zobaczmy. Czy jest sens powoływania się na wstrzymywanie z rad, wiedząc, że najprawdopodobniej wszystkie procesy z bankiem zostaną odwołane? No, pytanie, co pani Magdo rozumie przez odwołanie procesów, tak? Przez odwołanie. W restrukturyzacji procesy mogą być zawieszone. Dopiero w upadłości, takiej likwidacyjnej, na przykład będą umorzone. Tak? A jeżeli bank nie miałby upaść, to nie będą umorzone. Wstrzymanie spłaty kredytu, jeżeli to się uzyska, tak, korzystne rozstrzygnięcie zapadnie, pozwoli na wstrzymanie spłaty kredytu bez konsekwencji poprzez w postaci windykacji oraz w postaci wpisów BIK-u, no i na niepowiększanie tego długu banku, który może być trudny do windykacji. W zasadzie mogę Państwu powiedzieć, że nowych pytań już nie widzę. Dużo jest podobnych pytań, już przejrzałem kilka z kolei. O, zobaczmy, tutaj ktoś rozpisał, pan Marcin rozpisał różne scenariusze, to może te scenariusze sobie umówmy. Menu z następującej treści. Może to będzie już jedno z ostatnich pytań. Proszę o odpowiedź na moje pytania z uwzględnieniem następujących scenariuszy i przy założeniu, że mam nadpłacony kapitał kredytu. Czyli założenie, że mamy nadpłacony kapitał. Zapłaciliśmy więcej niż dostaliśmy. Scenariusz pierwszy. Sąd uwzględnia wniosek o zabezpieczenie. Ja przestaję spłacać ratę kredytu. Bank upada. No i teraz, jeżeli pan ma na myśli upadek w sensie upadłość, taką likwidacyjną, to wtedy postępowanie sądowe jest umarzane i już podczas tej naszej rozmowy dzisiejszej sam doszedłem do wniosku, że prawdopodobnie postanowienie do tego momentu również upadnie, przestanie już obowiązywać. Niemniej do tego czasu pan nie musi już spłacać kredytu bez konsekwencji. Proces więc nie toczyłby się dalej, byłby umorzony. Jaka jest dalsza procedura? W takiej sytuacji zgłaszamy wierzytelność w postępowaniu upadłościowym. Ona będzie odpowiednio mniejsza, bo pan nie spłaca poprzez wstrzymanie spłaty. Co z wpisem hipoteki w księdze wieczystej? Jaka jest wówczas procedura wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej? No, procedura jest w zasadzie bez zmian na dobrą sprawę. Problem polega jednak na tym, że syndyk może ingerować w te postępowania. Trzeba będzie przesądzić o tym, że umowa kredytu jest nieważna i na tej podstawie wykreślić hipotekę, tak bym powiedział. Więc jest ku temu droga w ramach postępowania upadłościowego. Drugi scenariusz. Sąd nie uwzględnia wniosku o zabezpieczenie, przestaje pan spłacać kredyt, bank upada. No, różnica jest taka, że wszystko, co powiedziałem do tej pory, jest aktualne z tym, że no, do czasu upadku nie jest pan zabezpieczony. Tak, i musi pan kontynuować spłatę, albo nie spłacając naraża się pan na windykację. Trzeci scenariusz. Sąd uwzględnia wniosek o zabezpieczenie. Ja przestaję spłacać raty kredytu. Bank nie upada. Wygrywamy proces, ale bank nie zwraca nadpłaconych kwot. No cóż, nie powiększa pan swojej wierzytelności.
No i może pan próbować się je windykować, jeżeli bank nie upada i wróci do jakiejś swojej działalności, no nie wiem, albo na przykład będzie w likwidacji, no to może pan windykować ten bank w ramach postępowania likwidacyjnego, czy jak nie upadłościowego, to może w ogóle, jeżeli będzie dokapitalizowany w ramach zwykłego postępowania, co jest scenariuszem mało prawdopodobnym, szczerze mówiąc. No i ostatni chyba już scenariusz. Sąd nie uwzględnia wniosku o zabezpieczenie, ja przestaję spłacać raty, bank nie upada, wygrywamy proces, ale bank nie zwraca. No cóż, ten scenariusz różni się od scenariusza poprzedniego tylko tym, że no nie jest pan zabezpieczony poprzez wniosek o zabezpieczenie, no nie widzę innych różnic. No i jakiś czarny scenariusz pan też opisuje. Sąd nie uwzględnia wniosku o zabezpieczenie, ja przestaję spłacać raty kredytu, bank nie upada, przegrywamy proces. No, rozpoczyna się windykacja, wtedy te argumenty, które służyły państwu do obrony, panu do procesu sądowego, jeżeli nie zostały uwzględnione, zostaną rozstrzygnięte prawomocnie. No wtedy rozpoczyna się windykacja, przy założeniu, że umowa jest ważna i skuteczna. To taki scenariusz, który to jest w przypadku konsumenta i wadliwej umowy mało prawdopodobny. Dobrze, tutaj jeszcze jest pytanie pani Kamili, czy nowych pełnomocników BFG powoła, czy może powołać? Może powołać i pewnie już powoła, zresztą oni już się pojawiają, już docierają do mnie takie informacje. Pani Aga pyta w ten sposób, mam spłacony kredyt w całości, występowała pani o zabezpieczenie. Domyślam się, że wobec tego pani ma spłacony kapitał kredytu w całości, bo skoro pani występowała o zabezpieczenie, to pewnie po to, żeby wstrzymać dalszą spłatę. Czy nie? To trudno powiedzieć, co pani miała na myśli, ale generalnie tutaj z opisu wynika, że no, sąd sobie nie za bardzo radzi z procesem sądowym. I czy może pani skarżyć Skarb Państwa, nie składając skargi na decyzję Bankowego Funduszu? No cóż, musi pani znaleźć inną podstawę niż taką związaną z wadliwością decyzji o restrukturyzacji, jeżeli pani nie zaskarży tej decyzji. No taką decyzją jest przed ta przewlekłość postępowania, o tym sobie już powiedzieliśmy. Ale nie może pani powołać na to, że ktoś wygrał skargę, jeżeli pani tą skargę nie złożyła. Dobrze. Pan Piotr pyta, kiedy złożyć skargę na przewlekłość? Skarga obejmuje aktualny stan sprawy, czyli ten w pierwszej i drugiej instancji, więc skargą może pan objąć wszystkie wydarzenia dotychczasowe. No myślę, że może pan złożyć nawet i dzisiaj, jeżeli już są ku temu podstawy, żeby mówić o przewlekłości postępowania. No obecnie taki okres spoczywania w działaniu sądu jest usprawiedliwiony, tak? Bo w tej chwili wiadomo, że Getin nie działa. Powiedzmy, tak? A za chwilę, jeżeli wniosek o wstrzymanie procesu sądowego się pojawi, czyli zawieszenie procesu sądowego, no to wtedy już w ogóle można powiedzieć, że od tego momentu sąd nie jest w zwłoce, no bo proces się nie może toczyć dalej, musi uwzględnić wniosek o zawieszenie postępowania. Dobrze. Proszę Państwa, podsumowując, osoby, które spłacają kredyt i mają kapitał spłacony, muszą rozważyć wstrzymanie spłaty. Mogą to zrobić na swoją odpowiedzialność, mogą też uprzednio złożyć wniosek o wstrzymanie spłaty kredytu i o zakaz wpisania tego zaprzestania spłaty do BIK-u. Są zdania na ten temat podzielone, czy w ogóle taki wniosek będzie uwzględniony z uwagi na rozpoczęcie postępowania restrukturyzacyjnego. Uważam, że nie warto, tylko dlatego, że niektórzy prawnicy tak uważają, już teraz rezygnować z tej drogi, bo nic innego państwu nie zostaje. Jeżeli państwo wstrzymają spłatę kredytu, to konsekwencje są takie, że rozpocznie się windykacja PIS BIK-u i może proces sądowy, który może trwać, ale w takim procesie mogą się państwo bronić. Tym samym sposobem, w którym państwo atakują bank, czyli domagając się przykład nieważności umowy kredytu, powołując się na przedawnienie, na niewykazanie roszczenia. Obecnie każdy skarżący powinien złożyć skargę, przepraszam, każdy kredytobiorca powinien złożyć skargę na decyzję BFG.
To jest w Państwa interesie. Jeżeli tego Państwo nie zrobią, to nie będą Państwo mogli powoływać się na wadliwość takiej decyzji, na jej niezgodność, na jej wydanie z naruszeniem prawa, jeżeli taki korzystny wyrok się pojawi w przyszłości. Jeżeli Państwo złożą taką skargę, to Państwa interesy w tym zakresie są zabezpieczone, bo nie wiemy, co się stanie w tej restrukturyzacji. To się może, prawdę powiedziawszy, bardzo szybko zmienić w upadłość. Ale nie wiemy, co się wydarzy. Ja teraz przewiduję w tym momencie jakiś czarny scenariusz. Różnie to się jeszcze może potoczyć. Więc rozważyć należy złożenie skargi, to na pewno. Wniosek o zawieszenie spłat kredytu w sytuacji, w której to spłacamy kredyt ciągle, zwłaszcza jeżeli spłaciliśmy kapitał kredytu, to również, mimo tych wątpliwości, o których powiedzieliśmy sobie w związku z artykułem 135 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, między innymi, bo nazwa jest dłuższa tej ustawy. Co jeszcze? Rozliczenie przez potrącenie wchodzi w grę, to też można rozważać. To są takie podstawowe kroki, które muszą Państwo podjąć. Dalsza spłata kredytu, zwłaszcza ponad kapitał kredytu, jest ryzykowna. Sytuacja tych, którzy mają nadpłatę, nie jest beznadziejna, ale jest trudna. Można sobie radzić w różny sposób, czy poprzez windykację, czy poprzez zgłoszenie wierzytelności w upadłości, jeżeli do niej dojdzie, czy też poprzez na przykład rozliczanie na takim, powiedzmy, markecie wierzytelności, tak? Czyli wyobrażam sobie tak w ten sposób tą sytuację, że na przykład mam nadpłatę w wysokości 100 tysięcy złotych, a ktoś ma niedopłatę 100 tysięcy złotych, to mógłbym rozważyć sprzedaż tej mojej wierzytelności tej osobie, oczywiście z jakimś dyskontem, tak? Nie wiem, za jakąś kwotę tej wierzytelności, po to, żeby ten ktoś miał spłacony kapitał kredytu, a żeby miał odzyskał jakieś pieniądze tytułem ceny sprzedaży. Teoretycznie jest to możliwe, nie wykluczamy takiego rozwiązania. No problem polega na tym, że jest taka niepewność prawna, no bo nie wiemy, czy ta wierzytelność przeze mnie sprzedana komuś będzie uwzględniona, tak? Czy ktoś nie powie, że chwileczkę, tej wierzytelności nie ma, nie jest wykazana, jest przedawniona, nie dotyczy konsumenta. No nie ma takiej pewności. No ktoś może też teoretycznie podważać jej dopuszczalność cesji. Tak? Są przepisy, które ograniczają postępowanie upadłościowe, jeżeli do niego dojdzie takie cesje. Niemniej prawnik mógłby sobie z tym poradzić, zwłaszcza jeżeli nie będzie tej upadłości w ciągu roku, to takie rozliczenia przez cesje, no, stawiam taką tezę, że one wchodzą w grę. Tak? Nie ma ku temu na dzisiaj przeciwwskazań, mimo że jest taka niepewność prawna. Więc są różne drogi, nie ma sensu załamywać się, trzeba zabezpieczyć swoje interesy, zrobić to, co można. Na Państwa miejscu zrobimy wszystko, co można, szczerze mówiąc. A następnie windykował to, co tylko zdołam w dopuszczalnym przez prawo trybie. No obecnie sądowe postępowania są zawieszone. Trzeba też pamiętać o tym, że w swoim czasie i tak muszą Państwo doprowadzić do nieważności umowy, żeby wykreślić hipotekę choćby nawet. Pani Jola pyta, czy potrącenie zdolnych świadczeń jest możliwe u nas. Tak, zrealizujemy to wszystko. Dzisiaj pracujemy, do końca tego tygodnia pracujemy nad skargami, nad wnioskami o zabezpieczenie, bo to jest najpilniejsze, absolutnie najpilniejsze. Nie ma takiego obligu, żeby to już dzisiaj potrącać. Ja nie widzę takiego ryzyka. Przeanalizowaliśmy te przepisy OBFG, nie dostrzegam możliwości wystąpienia nagłych takich wydarzeń, które na przykład uniemożliwią nam potrącenie. Zresztą nawet proszę Państwa, potrącenie już po ogłoszeniu upadłości jest też dopuszczalne pod pewnymi warunkami. Nie warto jednak nadpłacać kredytu już po ogłoszeniu upadłości, bo tych nadpłat nie potrącimy z tym, co mamy oddać bankowi. Brzmi to może w sposób taki nieczytelny dla Państwa, ale po prostu prawo upadłościowe przewiduje pewne ograniczenia potrąceń, zwłaszcza jeżeli to jest typ postępowania upadłościowego, jakim jest likwidacja majątku, likwidacja upadłego, upadłość likwidacyjna. I tak bym podsumował Państwa sytuację w tych odpowiedziach na pytania. Przypominam, że to już jest drugi nasz webinar. W tym skoncentrowaliśmy się na pytaniach.
Myślałem, że zajmie mi to z pół godziny, już trwa to półtorej godziny, ale liczę na to, że Państwu się to wszystko, co tu dzisiaj powiedziałem, przyda. Proszę pamiętać, że wysłaliśmy wszystkie wiadomości, termin, opisaliśmy w mailach do Państwa procedurę złożenia skargi. Zajmujemy się obecnie wnioskami o zabezpieczenie, wkrótce będziemy zajmować się też wnioskami dotyczącymi potrąceń. Termin na złożenie skargi to piątek. Ten piątek niestety już. Do tego czasu musimy uporać się z formalnościami, z treścią skargi, z wykazaniem Państwa prawa do zgłoszenia tej skargi, z uzyskaniem pełnomocni, z opłatami sądowymi. To wszystko trzeba zrobić niestety, więc tej pracy jest bardzo dużo przed nami. Ale szczerze mówiąc, już od soboty kancelaria pracuje, no od piątku pracujemy non-stop. Na pewno wyrobimy się w tym terminie, tylko muszą Państwo nam pomóc. Muszą Państwo pełnomocnictwo i formalności wykonać do absolutnie najpóźniej do południa 6 października, czyli za 2 dni. My musimy zaewidencjonować też Państwa sprawę, musimy udokumentować Państwa udział w postępowaniu, wykazać prawo do tego udziału, rozbudować skargę o kolejne osoby, zweryfikować dokumenty, opłaty sądowe. No to będzie trudny tydzień dla nas, ale musimy sobie z tym poradzić. W przyszłym tygodniu ja osobiście koncentruję się, nie tylko ja, bo to zespół prawników z naszej kancelarii, koncentrujemy się na postępowaniu przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, bo w przyszłym tygodniu mamy rozprawę dotyczącą między innymi tego, czy bankom przysługuje roszczenie o tak zwane wynagrodzenie za korzystanie z kapitału kredytu. No i czy podobne roszczenie przysługuje też konsumentom. Mamy rozprawę 12 października, ja też muszę się na tym równocześnie koncentrować, ale to też robimy już od dłuższego czasu. Więc plan jest taki, do piątku skarga, wnioski o zawieszenie na bieżąco składane, jeżeli tylko Państwo zaakceptują te ryzyko, o którym dzisiaj sobie powiedzieliśmy. A w dalszym terminie rozliczenia, ewentualne potrącenia wzajemnych świadczeń. No i równocześnie przyglądamy się temu, co się stanie w tej restrukturyzacji. I na bieżąco reagujemy. Proszę Państwa, to ja już dziękuję za spotkanie. Mija półtorej godziny tegoż spotkania. Myślę, że wyjaśniliśmy sobie to, co najważniejsze. Proszę przeanalizować to, co sobie opisaliśmy w mailach i proszę również odsłuchać sobie z uwagą to wszystko, co sobie dzisiaj powiedzieliśmy na temat restrukturyzacji i co powiedzieliśmy sobie na poprzednim webinarze. Właściwie wydaje mi się, że wyjaśniliśmy sobie praktycznie wszystko to, z czym Państwo się zwracają do nas w związku z tą trudną dla Państwa sytuacją, nerwową z pewnością. Może teraz będzie już łatwiej. Taka droga rozmowy poprzez wideokonferencję no upraszcza tą komunikację, bo powiem szczerze, po prostu nie jestem w stanie rozmawiać z każdą osobą w związku z tym, że każda z Państwa ma inną sytuację. My równocześnie analizujemy wszystkie sprawy z osobna, robimy analizy, kto może przedłużyć wniosek o zabezpieczenie, komu należy zaproponować potrącenie, kto powinien przystąpić do skargi dotyczącej BFG, decyzji BFG. Realizujemy te 3 procedury równocześnie. Odpowiadamy na maile, których jest naprawdę bez liku. To takiego zatrzęsienia wiadomości mailowej na swoim życiu zawodowym jeszcze nie widziałem, żeby w jednym dniu było aż tyle wiadomości. Bo przecież wpływają bieżące wiadomości, ale też wpływają te dotyczące Getinu. No, tylko podczas tej naszej rozmowy dzisiaj, patrząc tylko na godzinę, od godziny powiedzmy 19, no, zaryzykowałbym, że wpłynęło z 60-50 wiadomości, może więcej już nawet. Także no, cieszę się o tyle, że to, co robię, wzbudza Państwa zainteresowanie. Mam nadzieję, że pomaga nieco każdej osobie uporać się z tym, no, tą trudną sytuacją. Jeżeli Państwo słuchają się wszystko to, co sobie powiedzieliśmy, to uważam, że 95%
odpowiedzi tam Państwo znajdą na tych, podczas tych dwóch webinarów, a także w świetle tych maili, które wysłaliśmy, chyba łącznie 3 albo 4 wiadomości. Dosyć obszerna, ale niestety sprawa jest dosyć skomplikowana, bo staramy się uprościć do takich granic możliwości, ale pewne niuanse musimy Państwu też wyjaśnić. Jeszcze raz dziękuję bardzo. Życzę miłego wieczoru i jesteśmy z sobą w kontakcie. Kancelaria pracuje. W przyszłym tygodniu ja jestem niedostępny, bo wyjeżdżam razem ze wspólnikiem do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ale kancelaria w tym czasie też pracuje. Jesteśmy, odbieramy telefony, odpowiadamy na wiadomości mailowe i reagujemy na to wszystko, co się dzieje. Dziękuję bardzo. Dobranoc.